Generał Józef Bem swoją postawą wielkiego patrioty składał ślubowanie na wierność ojczyźnie. A dzisiaj wszystkie nasze klasy pierwsze złożą swoje ślubowanie jako symbol dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej. Proszę wszystkich o powstanie. Pilną nauką, sumienną pracą i wzorowym postępowaniem pragnę z całego serca służyć Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Zniszczona i wycieńczona zmaganiami ojczyzna potrzebuje gruntownej odbudowy. Powracający z pola walki żołnierze dalej służą Polsce. Projektujemy, konstruujemy i budujemy. Polski duch przenika do światowej kultury i nauki. Spełniamy marzenie o nowoczesnym, zasobnym i silnym państwie. Maria Skłodowska-Curie przekazuje bezcenny gram rady. Wreszcie możemy odpocząć. Cieszyć się życiem. Teraz rozumiesz te nasze gry. Pif, paf, kolejne życie. To bujda, kompletny idiotyzm. W co my gramy? W co my gramy? Franek, nie masz pojęcia. Nie masz pojęcia. A, to nie mam pojęcia. To, co było, już minęło. Liczy się to, co jest teraz. Tylko spójrz. Mam tu najnowszą gierkę. Kliknę ten przycisk i już będzie. I już będziemy w innym wymiarze. Mam telefon, nic, czarny ekran. Co ja narobiłem? Mój telefon nie działa! Ktoś nadciąga, ukryjmy się. Bez pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, weź pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Oddział, stój! W lewo, wrot. Równaj. Dowódca plutonu Jakub Dziuba melduje gotowość klasy mundurowej do musztry. Czołem, uczniowie! Czołem, panie wodze! Na mundurowych zawsze można polegać. Pamiętajcie, być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kadeci, ojczyzna wzywa. Jesteśmy gotowi. W prawo zwrot. Za mną marsz. Wiesz co, z wiecznie podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę. Dziękujemy ci za te słowa. Gdzieś już je słyszałem. Jakieś lekcji z polskiego. Powiedz nam jednak, w którym roku dokładnie jesteśmy. Musimy wiedzieć, co z Polską. Chłopaki, musimy wierzyć, że teraz Polska zwycięży. Przypomnę wam, co działo się z naszą ojczyzną. Niech nigdy więcej nie powtórzy się sytuacja, w której Polska zniknie z mapy Europy. Pokażę wam. Tylko patrzcie.
miałeś rację. To nie może się powtórzyć. Nasza ojczyzna tak ucierpiała. Polska została zdarta przez drapieżnych zaborców. Tylu niewinnych ludzi zginęło w walce o ojczyznę. Matki tracą synów, córki, żony mężów. Nie wyobrażam sobie tego cierpienia, utraty bliskich. Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czycie, znowu skrzywdził kto, oni cios zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Thank you.
Jesteśmy w XXI wieku! Mój telefon działa! Twoje koleżanki i kolegów, musimy zobaczyć, czy na pewno istniejemy. Czekaj, Janek! Dzwonię po koleżanki i kolegów. Dziewczyny, chłopaki! Zwariowali, czy co? Jakby wam to powiedzieć, razem z Frankiem odbyliśmy niesamowitą lekcję historii. Czyliście się? Okej, okay, bierzcie sobie co chcecie. Lepiej powiedzcie, czy dla was współczesnych jest wolność. Wolność to wolność słowa. Wolność to wolność myśli. Wolność to wolność wyboru. Wolność to wolność bycia sobą. Wolność to bezcenna wartość. Wolność to nasza pamięć, tożsamość, odpowiedzialność. Wolność to my! Wolność to my! Z pocałunkiem pożegnamy, kiedy nadszedł czas zostania. Dziś już wyznać się wzgania, miałaś rację, życie moje było snem. Cóż nadzieja uszła w dzień, a czy nocą, czy w dzień, czy na jawie, czy w marzeniu, jednak utonęło w cieniu, stoję zaciskając dłoń.